Halo, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trzeci odcinek Last Dance, trzeci odcinek ostatniego tańca, ostatniego zrywu Janusza w Pierdzielito. Trzecia walka w wadze półciężkiej w UFC 4 dla Janusza tutaj właśnie, znaczy przed Januszem właściwie. Walka z Jamesem Westem, pochodzącym z Anglii, zawodnikiem też bardzo doświadczonym, zawodnikiem, który no, ma sporo zwycięstw na koncie, bo jest ich aż bodajże 26. 11, czyli z ostatnich 11 walk 9 to wygrane przez knockout, a z ostatnich 12 walk 11 to wygrane, także no, może tutaj być bardzo, bardzo niebezpieczny, może tutaj straszyć knockdownem, a w konsekwencji knockoutem. No i do tego wszystkiego jeszcze trzeba uważać na jego stójkę, bo jest zaprawionym w bojach bokserem. Ale on nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo Janusz jest mocny w każdej płaszczyźnie, jak jest doświadczony i głodny kolejnych starć, kolejnych zwycięstw i najwyższych tutaj tak naprawdę miejsc w karcie walk na każdej gali. Także moi drodzy, nie wiem, może ten gość jest niezły stójkowo, ale Janusz w ostatnich dwóch walkach ma dwa zwycięstwa przed czasem właśnie w stójce. Znaczy prawie, nieważne, solidna siła ciosów rękoma. Janusz da radę, moi drodzy, Janusz da radę, bo czemu miałby nie dać rady? Oh yeah, dokładnie tak. Are you ready? Yes, yes, yes. Dobra, lecimy. Kolejny typ, który nie zbija żółwika. Jest low kick na początek. No, lewy, prawy i ten prawy doszedł właśnie od Janusza. Kolejny zawodnik, który zasięg ma lepszy. No, to nie będzie łatwe znaleźć typa, który będzie miał gorszy zasięg od Janusza i warunki fizyczne. Ale nie o to chodzi, nie o to chodzi. Ładny low. No. Zobaczymy, czy rywal będzie w stanie tutaj zagrozić porządnie. Już te low kicki coś tam, wydaje mi się, zaczynają działać. Dobra, uppercut. Fajny high, ale dobre tempo było tego high, ale no niestety nie siadło. Na spokojnie, oszczędzamy energię. Dobry low. Trzeba wychodzić tym prawym. Prawym prostym. Haj, nic z tego nie wyszło. Już tam zaczerwieniona jest ta jego lewa noga. Dobra. Aj! Czy będzie obalenie? Jest obalenie, niestety jest. Nie spodziewałem się, że będzie obalał, powiem szczerze. Ale chyba poczuł, że Janusz tylkowo nie da się zdominować tak łatwo. No i tutaj będą problemy. No ale BJJ było trenowane. No Janusz sobie poradzi tutaj. No jest half guard, no i co zrobisz, kolego, no? Jest ten half guard, jesteś w pół gardzie i co zrobisz? Nie masz pomysłu pewnie, co? Tam będziesz chciał punktować, no okej. Problemy, są kłopoty. No właśnie, Janusz to jest profesor. Chłopie. I leżymy. I panie, i dosiad się nagle zrobił. I co teraz? No i co teraz? I jesteśmy w bocznej. Nie udało mi się w porę zablokować niestety, no i będzie jednak, no właśnie, jednak wstaniemy. A tu low. Backfist. Dawaj go tam. O. Ładny high. Dobra. Bardzo wydaje mi się dobra, solidna pierwsza runda. Naprawdę ładnie to wszystko poszło. Wprawdzie daliśmy się obalić, ale większych tutaj problemów
nam West nie stworzył, także myślę, że Janusz, spokojnie, spokojnie możesz iść tą drogą. I wypunktować przeciwnika. Oj. Za mało na tłów trochę. No ale skupiliśmy się na nodze, więc nie ma co forsować wymian, pamiętaj. Au. Haj. Kick. No, on nawet nie odczuł tego ciosu, czy o co tam chodziło? Dobra. A! Znowu low. Ale za słaby. Dobrze, Janusz. No nie, będzie próba obalenia znowu. Dobra, trzymaj go, trzymaj. Ała. Okej. No, jest tutaj. Są szachy trochę. High kick, nie, nic z tego nie wyszło. Ow. Pięknie. Odczuł to bardzo, ale Janusz też teraz nadział. Niestety. Trzeba defensywkę. Oj. Dawaj. Uppercut miał być i nic z tego znowu. Aj. No nie, Janusz. Wytrzymaj, proszę cię. Najgorsze jest to, że niby tego trafiam tego typa, ale knockdownu jako tako nie było, nie? On też sporo wytrzymuje. Na dobrą sprawę. Oj! Ale mi się zrewanżował. Co słaby. O kurde. O, high kick w powietrze. Oj, znowu się Janusz zachwiał. Nie, żeby nie było knockdownu, No ta runda początkowo wyglądała dobrze, ale później coś zaczęło się psuć, nie wiem co będzie w trzeciej. Kusi mnie, żeby iść w parter, może tam będzie bezpieczniej. No i znowu ta seria weszła. Właśnie, teraz agresywnie on tam uderza, już też stawia wszystko na jedną kartę. Co widać zresztą. W końcu low. Pięknie. I jesteśmy z góry. Zobaczymy co wymyśli. Co wykombinuje Janusz. No zabolało go, nogę ma rozbitą, on kompletnie nie potrafił jej obronić. Bał się chyba zmiany pozycji, nie wiem o co chodzi. Ale najważniejsze, że możemy swojego teraz punktować z góry. Czy mogliśmy przez chwilę. Dobra. Spokojnie. Aj! Pięknie! Gira złamana. O nie. Jeszcze to wytrzymał. Co za typ. Ale nogę mu złamałem znowu.
Kurde, nie trafiłem tym kolanem. Nie! Jest knockdown. Aj, niedobrze, niedobrze. Trzymaj się, Janusz. Trzymaj się, Janusz. Więcej mu szkód zrobiłeś w tej trzeciej rundzie. Mimo wszystko więcej. O kurde. Dobra. Co teraz? Co teraz? Wstajemy, dobra. Hi, 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 hi. No? Wydaje mi się, że on już nie jest w stanie tutaj. Dokładnie tak. Bokser nie potrafi tutaj bronić kopnięć. Janusz wiedział, co ma zrobić. Wiedział, co ma zrobić. Dokładnie, no nie było łatwo. Tutaj było naprawdę wymagające, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że po pierwsze mamy kolejne zwycięstwo, po drugie mamy trzecie zwycięstwo z rzędu, po trzecie mamy trzecie zwycięstwo, z rzędu przed czasem. Dana, dawaj mi pierwszą piętnastkę. Dawaj mi, gościu, pierwszą piętnastkę. No on już wstawał, no i od razu tutaj. Nie zdążył dobrze wstać i od razu jest siemano, robione. Polski schab po raz kolejny zwycięża. Oj tak. Oj tak. Niestety nie zobaczyłem punktacji. To jest smutne. TKO. Again and again. Janusz wpierdziel. Knockout techniczny. Szum medialny, no gość robi cuda. Chociaż tutaj było już momentami naprawdę groźnie. Sporo też przyjął na maskę. Ale nie bał się walki w stójce. Nie bał się walki w stójce z bokserem. Metoda na tym poziomie legendarnym. Metoda, moi drodzy. Low kick, śmierć. Rozbicie nogi typowi, który nie potrafił bronić tej nogi. No właśnie, właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Ulala. No i teraz co, Dana? Powiedz mi, co mi teraz tutaj zaproponujesz? Jaki kontrakt, Janu? O właśnie, no nie mogło być inaczej. No musi być tutaj walka z lepszymi, no Dana. No musi być kurde walka z lepszymi. No ja sobie nie wyobrażam inaczej, no. Dawaj mi tę premię. Wariacie, dawaj mi premię. Ciśniemy. Co tam jest? Co tam kurde jest? 85 następnej oferty. Dobrze, świetnie. Waga półciężka, 3 zwycięstwa z rzędu. Przed czasem. No nie, no gościu. Ja już chcę kogoś mocniejszego. Ja już chcę kurde z piętnastki. Dawaj mi z piętnastki typa. Dawaj mi typa z piętnastki. Johnny Walker. No nie jest to aktualnie typ z piętnastki, ale Johnny Walker może być jeszcze, okej. Jest przynajmniej jakoś już bardziej medialny. Okej, no dobrze. A sprawdźmy, jak tam wygląda właśnie ranking w tej kategorii. Pierwsze miejsce, czempionem jest tutaj Corey Anderson. Pierwszy do pasa jest Jan Bochowicz, później jest Prochaska. Gustafsson wysoko, Jones miał porażkę. Cirkunow, Teixeira, Rockhold, to jest, no okej. No tak wygląda to. Rakicek nisko. Dopiero na 15 miejscu tutaj myślałem, że on to sobie pociśnie. No Janusz jest nisko też, ale to tylko przez moment. A w wadze ciężkiej jak wygląda sytuacja? Zobaczmy. Miocić, Dos Santos, Francis Ngannou, Aleksander Volkov, Corey. No tutaj jest ciekawie. Arlowski, kurde, jeszcze tam próbuje jakiegoś rana zrobić. No dobrze, słuchajcie, no dobrze. Także to by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Na razie. Hej.